Pracownia konserwatorska Art Reno od wielu lat działa na krajowym i zagranicznym rynku konserwacji mebli. Oprócz konserwacji mebli i drewnianych zabytków, firma zajmuje się kompleksową zabudową i aranżacją wnętrz, opartych o drewniane wykończenie i drewniane elementy funkcjonalne. Zabytkowe wnętrza, odrestaurowane w warsztatach firmy Art Reno, urzekają swoją jakością i pięknem. Tą wyjątkową pracownię prowadzi wyjątkowy człowiek. Dzień dobry Państwu, serdecznie pozdrawiam z Zabrza, z pracowni konserwacji zabytków. Moje nazwisko Rainer Smolosz. Jestem rzemieślnikiem, mam tytuł artysty rzemiosła polskiego. Prowadzę już od ponad 30 lat prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych. Pracowaliśmy dla Wilanowa, dla Łazienek Królewskich i wiele realizacji za granicą wykonaliśmy. W roku 2011 wskutek pożaru zniszczeniu uległo znajdujące się pod ochroną konserwatorską ponad stuletnie wnętrze w budynku Österreichische Landesbank am Hof 2 w samym centrum Wiednia. Właściciele obiektu postanowili zrekonstruować wnętrza, które uległy zniszczeniu. Tak drogocennych wnętrz, wykonanych z drewna obrabianego tradycyjnymi metodami, nie można od tak odnowić, kładąc zwykłą lakierowaną boazerię. Konserwatorzy postanowili więc postarać się nieco bardziej. Jak postanowiono, tak zrobiono. W Wiedniu konserwatorzy postanowili zrekonstruować dokładnie to, co było. Ogłoszono przetarg. Startowało 13 firm z całej Europy, nie tylko z rynku austriackiego, nie tylko niemieckiego, ale i Włosi byli, i Hiszpanie byli. Na początku wydawało mi się, że mam małe szanse. Polska firma, kontrakt był duży, niecałe 4 miliony euro. Praca ogromna, czas realizacji jeden rok. I więc menadżer, pan Welken z firmy Signa, wymyślił coś takiego, że każda firma ma zrobić model i będziemy dalej procesować przetarg. Więc wykonaliśmy model i w tym momencie wyskoczyliśmy na czołówkę. Model był z wszystkich modeli 13, wygrał przetarg w zasadzie, tak można powiedzieć. Od razu zaproponowano mi wykonanie snycerki i kolorystyki dla poszczególnych innych wnętrz. W obecnych czasach niewielu ludzi porywa się z przysłowiową motyką na słońce. Wszystko jest wynikiem zimnej kalkulacji. Czasem jednak ktoś podejmie ryzyko. Co zadecydowało o tym, że firma z Zabrza zdecydowała się podjąć tak trudnego zadania? Fachowość ludzi, snycerzy, przede wszystkim stolarzy, kadrę, którą sam wykształciłem ponad 30 lat temu. Różne realizacje już wykonywaliśmy i oni byli przygotowani technicznie. Także tu się liczyła moja organizacja, w której się dobrze czuję, plus fachowość moich ludzi. Rośnie tego dużo w lasach i dla wielu ludzi nie stanowi problemu. Dla niektórych owszem. Z drewnem to mieliśmy dość duże problemy, bo musieliśmy skupić dosłownie paręset kubików, można powiedzieć 400 kubików orzecha. Dlaczego? No, żeby wybrać, wysortować te uswojenie, które było. Austriacy mieli genialną dokumentację. Kolejny problem stanowiła rzeźba. Tej rzeźby było mnóstwo. Gdzieś około 1400 metrów było przeróżnych listew, więc wyłapywałem naprawdę rzeźbiarzy artystów. Drewniane powierzchnie rekonstruowanej sali miały być wykańczane technikami, które powszechnie stosowali nasi pradziadowie. Wszystko trzeba było ręcznie przepoliturować. O co tu chodzi? Politura szelakowa jest to delikatny materiał, delikatna żywica, którą się nakłada warstwowo. Dla przykładu szafy z przerwami 2 tygodnie się polituruje. A tu mieliśmy ponad 600 metrów kwadratowych powierzchni do zapoliturowania. Oprócz tego parę set rzeźb. Metoda politury szelakowej uważana jest za najszlachetniejszą z metod wykańczania drewna. Wykonywana od wielu pokoleń, niezmiennie według tych samych zasad. Od początku do końca wyłącznie ręcznie. Ogrom sali i ogrom technik wykończeniowych. Przy tej rekonstrukcji zastosowano wachlarz rozmaitych metod obróbki i wykończenia drewna. Przynoszącą przepiękne efekty metodą wykańczania drewna jest metoda złocenia. Polega ona na nakładaniu na uprzednio przygotowaną powierzchnię drewnianą tzw. złota płatkowego.
Przepiękną sztuką wykańczania drewnianych elementów są intarsje. Jest to technika zdobnicza polegająca na wykładaniu powierzchni drewnianych innym drewnem, o innych barwach czy rysunku słojów. Metalowe elementy funkcjonalne i ozdobne, takie jak zamki, klamki, ozdobne zawiasy, okucia czy uchwyty, wykonano na podstawie zachowanych fotografii. Transport tak dużej liczby elementów stanowi duże wyzwanie logistyczne. Napięty program prac i krótki czas na ich wykonanie stanowił dodatkowe utrudnienie. Wciąganie tak dużego i cennego elementu to bardzo delikatna operacja. Trzeba bardzo uważać, by nie zniszczyć bogatych zdobień i nie zarysować pieczołowicie wykańczanych płaszczyzn. Także i tu pojawił się problem wymagający rozwiązania. Zastosowano nawet osobliwy eksperyment. Mieliśmy jeszcze jeden potężny, aczkolwiek też go rozwiązałem osobiście, z zawieszeniem stropu. Zrobiliśmy zawieszkę, wkręciłem śruby, przymocowałem ciężar 150-200 kg i bujałem się na tym ciężarze, czy ta śruba wytrzyma. Jedni mówili, że to wytrzyma, drudzy nie. Ja się obawiałem, że nie wytrzyma. I niestety nie miałem racji. Śruba wytrzymała. Po tej realizacji byłem zapraszany na otwarcie tego wnętrza. Także spotkałem się z wieloma bardzo chwalebnymi opiniami. Dlatego postanowiłem to pokazać, że takie rzeczy się dzieją tu. Firmy polskie ciągle budują nam ten prestiż. Właściciel firmy Artreno, pan Rainer Smolosz, chciałby gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w to wielkie przedsięwzięcie, a w szczególności pracownikom swojej pracowni, których pełne zaangażowanie, a przede wszystkim umiejętności zawodowe i praktyczna wiedza konserwatorska pozwoliły w krótkim czasie osiągnąć tak doskonały efekt końcowy, z którego bez fałszywej skromności wszyscy możemy być dumni.